Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys. Lecimy sobie dzisiaj z kolejnymi giereczkami, kawka wypita, więc można grać. Witam was z samego rana, jak to będziecie oglądali, to będzie dziś pewnie 16-15, ale napiszcie mi, co dzisiaj robiliście i czy macie już ferie, czy nie. Ja sobie przeglądam tutaj sklepik i mamy tutaj w sklepie z ofert capybarę. Nie, ten skin jest naprawdę piękny. Słuchajcie, jeżeli zostawicie w ciągu doby 20 lajków, powiedzmy, czyli macie czas do jutra, do końca dnia, to kupuję ten skin capybary. Obiecuję, słowo honoru, więc to zależy od was. Ja bym kupił, ale tak trochę, no, trochę tak, bym powiedział, że się cykam, ale to jest złe określenie, ale trochę tak waham się. O, to jest raczej dobrze powiedziane. Dobra, lecimy sobie na początek oczywiście z darmowym spinem, czy tam ze szczęśliwym kręceniem, jak to woli. Wydaje mi się, że na telefonie to się kiedyś nazywało darmowe kręcenie, ale może się mylę. W każdym bądź wy... Nie, no już myślałem. Myślałem, że będzie legendarka. Jakby była legendarka, tym autentycznie się, no nie powiem już brzydko, co zrobił. Mamy ogólnie 26 zaproszeń do znajomych, zaraz to ogarniemy. Mam jakieś nowości od 13, nie, chyba grałem. Czy ja mam jeszcze tyle miejsc? Mam jeszcze, więc ja was to akceptuję. I oczywiście przypominam, żeby być u mnie w znajomych, to fajnie jakbyście no wbijali na te odcinki, jakbyście zostawiali łapy i komentowali, albo przynajmniej zostawiali łapki, to zawsze fajnie, żeby właśnie, żebym miał w tym, żebym miał znajomych widzów, co nie? A nie, że ktoś mnie zaprosi i potem nie obejrzy, no to tak średnio, ale akceptuję was tutaj wszystkich, oczywiście mam nadzieję, że będziecie oglądali. Bardzo akceptuję, normalnie tych zaproszeń jest dużo. No i słuchajcie, o, ktoś ma nick Feyrout 111, to nieźle. I mam już mało miejsca, więc bierzcie się, bo zostało mi 3 miejsca, więc generalnie rzecz biorąc, no pierwsze 3 zaproszenia przyjmę. Czyli no jak tutaj będzie od dołu, to przyjmę. Dobra, bez zbędnego przedłużania, wybierzmy sobie skina na pierwszą gierkę, może Tutankamuna? Nie, mam jakiś mód dzisiaj na granie tymi mumiami, więc zagramy sobie. Mam nadzieję, że pójdzie mi dzisiaj dobrze. Mam dzisiaj taki dobry humor, dobry nastrój, dobrze się czuję, wszystko jest git, więc to są idealne warunki ku temu, żeby zdobyć właśnie 7 koronkę. No i co? Trzymajcie kciuki. Przy okazji, jeżeli ktoś nie widział, to na sam koniec odcinka wbijajcie na kanał, ponieważ wczoraj pojawił się odcinek, gdzie robię tier listy skinów ze Stumble Guys. Taki trochę dłuższy materiał, ale dość ciekawy, tak uważam. Coś innego. I zaczynamy od Humble Stumble. Ścigaj się do mety. No to co? No to lecimy z tematem. Jak najbardziej, czemu by nie? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Hop. I hop. I hop. Dobra, jest git. Teraz tak. Wejdźmy sobie tutaj, jak najbardziej spoko. O nie, na chwilę tutaj ten się zatrzymałem, ale udało się przejść bez większych problemów. Hop, hop. No i podobnie bez większych problemów tutaj dochodzimy do mety i przechodzimy do kolejnego etapu. Jak najbardziej spoko. Mamy Judo Pro, nieźle. Dobra, mamy tutaj dość fajne skiny, popatrzymy sobie, czy mamy jakiś skin. O, Cristiano Waldo, jeju, jak mi tego skina brakuje na tym koncie, naprawdę. Na poprzednim koncie miałem go, tutaj nie mam, naprawdę, no. Dosłownie bless RNG, się buduje się, tak, pół żartem, pół serio o to, żeby on dość szybko mi wydropił, bo naprawdę bardzo chętnie bym sobie nim zagrał. To chyba jeden z moich ulubionych skinów w Stumble Guys swoją drogą. Niby taki zwykły, ale ma coś w sobie takiego, nie wiem, taki jakiś urok ma w sobie, że fajnie się mi nim gra. O! Podbarz, więc całkiem spoko. Jak najbardziej. No i co? Lecimy sobie z tematem. Uwaga, uwaga. Dobra, musimy tutaj uważać na ten hydrancik. Ej, on kiedyś się, o, uruchomi, czy nie? Właśnie tak rozkminiałem. No nie, najgorzej. Najgorzej na świecie, dobra. Jesteśmy cały czas w grze, to jest jakby najważniejsze, to jest kluczowe. Okej. Okay. Jest git. Nie, ktoś mi tutaj... No i jakiś dzban mnie strącił. Nienawidzę tych emotek strącania, ale to już o tym jakby doskonale wiecie. Ale niemniej jednak zgarnęliśmy jakieś pucharki i wbiliśmy kolejny poziom Stumble Passa, tylko problem jest taki, że nic za niego nie ma, więc no trochę...
Smutek i żal, żal i zątpienie. No i dobra, lecimy sobie z darmowym spinem. I trzymajcie kciuki za fajnego skina. Cristiano Waldo chyba na kole nie ma. Widziałem, że jest Pink Alien, też fajny skin. Nie, tylko nie rycerz, proszę. O, już lepsze te 10 gemów. Nie lubię tych rycerskich skinów, naprawdę, więc się cieszę. Kurczę, brakuje mi 10 gemów, żeby zwykłą skórkę mieć. No ale trudno się mówi. Dobra, zmieniamy skina. Miejmy sobie na miśka, na Grizzlego. Albo nie, zagrajmy czymś, czym mało gram. Na przykład piratem chyba w ogóle nie grałem. Pirate Morgan, tak się nazywa. Ej serio, na tym koncie, no powiem wam szczerze, że mam takie średnie te skiny, no. Na poprzednim, na tym, na którym grałem na emulatorze, miałem o wiele fajniejsze skiny, a tutaj gram już trochę. Chyba z miesiąc będzie. Coś koło tego. No i tak jakoś, kurczę, powiem wam szczerze, że nie mam jakichś takich giga fajnych skinów. Brakuje mi ich. W ogóle też to kwestia tego, że na telefonie, w sensie na emulatorze, częściej kręciłem tym. Częściej było kręcone darmowe spiny, więc może to też jest ta kwestia. Mamy Tile Fall. Kiedyś lubiłem tę mapę, ale później, jak mnie zaczęli strącać notorycznie, to już przestałem ją lubić. Więc no cóż, zobaczymy. Może skin pirata przyniesie mi szczęście. Okej. Hop. Myślę, że będzie tutaj. Tak jest. Hop. No i uwaga. Skąd wiedziałem, że jakiś dzban będzie chciał strącić mnie? Uwaga. Udało się jako pierwszy nawet przejść, więc całkiem spoko. Wiedziałem, że jakiś dzban będzie chciał mnie strącić. Normalnie czułem to w kościach, naprawdę. Dobra, odpada połowa osób. O, ktoś ma skin Glowmana. Ogólnie, żeby dostać skin Glowmana też, z tego co pamiętam, to też influencerzy mogli dostać, w sensie streamerzy i tak dalej. I ja aplikowałem do bycia partnerem Stumble Guys, ale nie przyjęli mnie. Smutek. No ale cóż, mówi się trudno. To jakby nie oznacza, że nie lubię tej gry, nadal lubię tę grę. A kolejną mapą jest Cannon Climb. Więc spoko, ciśniemy z temacikiem. Ej, czemu byłem pierwszy, a zaczynam z drugiej linii dosłownie? To nieuczciwe. Dobra, uwaga na ten młot. Bo jak ten młot w nas przywali, no to nie będzie za wesoło. Ewidentnie. Dobra, szybko tutaj. Szybko. Uwaga. Ej, idzie mi całkiem nieźle. Chociaż nie, tego nie mówię, bo zawsze jak mówię, że idzie mi całkiem nieźle, to dwie sekundy później robię jakiś głupi błąd, mnie wyrzuca poza mapę i odpadam, więc idzie mi bardzo słabo jak na razie. Idzie mi fatalnie. Tak fatalnie, że jesteśmy w finale. Więc całkiem spoko. Poobserwujmy sobie innych, na przykład tego, o, Kieleta. Niestety za długo go nie poobserwowaliśmy. Pozostało 8 graczy, no i mamy wielki finał. Zobaczymy, co będzie za mapa w finale. Jestem sam mega ciekawy. Może coś takiego dla mnie? Byleby nie mapa w kosmosie, proszę, byleby nie to. O, jest okej. Okay. Ja bardzo lubię Block Dash, więc teraz pełne skupienie. I nie zrobić jakiegoś tutaj głupiego błędu, a będzie naprawdę fajnie. Będzie naprawdę fajnie. Uwaga. Hop, idziemy między te dwa bloki. Między ten blok. Na razie nikt nie odpadł. No, o, musimy z dala od tego Supermana grać, bo on tutaj używa głupich emotek. Jeszcze głupich. Ja ich nie lubię. Znając życie, jak ja bym miał te emotki, o, kolejny mądry, to bym też ich używał, więc poczekajcie. Niech tylko ja zdobędę te emotki, też będę was wkurzał nimi. Obiecuję. Da? Ej, nikt jeszcze nie odpadł. Chociaż w sumie, no, ciężko odpaść w takich prostych poziomach, chociaż czasami się zdarza. O, jakiś dzban mnie tutaj chciał wyeliminować. No i chyba teraz pierwsi polecam już. Nie? Tak, pierwszych dwóch poleciało. Okej. Okay. Oberwałem, tak czy siak. Dobra, ustawmy się. Jest git. Znowu pomiędzy kolcami. Dobra. Wynocha, chłopie. Dobra, jest git. Stawiamy się znowu pomiędzy. O nie! Nie! Laser mnie tutaj zciachał. Laser mnie sfajczył, ale i tak było bardzo fajnie.